Cześć, witajcie. Miłośnicy wędek XLNT pewnie ucieszy fakt, że na rok 2019 przygotowaliśmy odnowioną serię tych wędzisk. 20 modeli uniwersalnych spinningów w trzech wersjach, czyli klasyczne spinningi, wędki castingowe i travele, które występują także pod multiplikator i pod kołowrotek. Główna różnica pomiędzy starym a nowym modelem to jest blank. Torejowskie włókna węglowe sprawiają, że wędka jest o wiele lżejsza, a przy tym bardziej czuła i dynamiczna podczas akcji. Klasyczne spinningi, a także castingi występują w dwuskładzie i łączone są za pomocą spigota. Natomiast wędki typu travel składają się z czterech elementów, które po rozłożeniu zajmują naprawdę niewiele miejsca i bez trudu zmieszczą się w bagażu podręcznym, nawet walizki samolotowej, nie mówiąc już o samochodzie. Co ważne, łączenie w żaden sposób nie wpływa negatywnie na czułość blanku. Wędki XLNT3 wyposażone są w przelotki CCS, które znacie z wielu naszych modeli. Bardzo lekkie, płynnie wypuszczające plecionkę czy żyłkę przed siebie. W niektórych mocniejszych modelach wędek startowa przelotka jest dwustopkowa. Wszystko, aby wzmocnić po prostu działanie blanku. W klasycznych spinningach mocowanie kołowrotka zabezpieczone jest jednym pierścieniem, natomiast mocniejsze modele tych wędek wyposażone są w drugi pierścień dodatkowy, trzymający kołowrotek na miejscu. Wędki castingowe mają uchwyt kołowrotka ze specjalnym miejscem, aby przytrzymać na nim palec wskazujący. Dzięki temu, trzymając rękę na blanku, czujemy każde najdelikatniejsze branie. Mocowanie kołowrotka wyposażone jest w dwa niezależne pierścienie. Wszystko po to, aby multiplikator pewnie trzymał się na miejscu. Wędki wyposażone są w dzielony uchwyt, wykończony pianką EVA, a także końcówkami z korka.